Siemanko, lecimy z Demontaskiem. Właśnie jestem przed pierwszym huntem. Nareszcie. Ja się doczekałem, wy się doczekaliście, no i jedziemy. 2013, 2013 na liczniku też tam macie, gdzieś tam z boku. No i widzimy się, jeżeli wydropię coś ciekawego, od razu dwa demony, dobra. Jedziemy. No i mamy pierwszy item. Giesik. Nareszcie, kurde, coś. Już myślałem, że zostanę tylko z tym GS-em do końca hunta, ale oczywiście najlepszy item tej serii, no, musiał być, no jakby nie było, no Fireax. Jedziemy dalej. Ło! Jeden po drugim. No. Mamy GS-a. Ale kurde, takiego coś lepszego, jakąś MMS-kę, demonkę też by się przydało. Może jeszcze wypadnie, zobaczymy. Mam dość. Pierwszy hunt chyba chce mnie zniechęcić do następnych, ale nie poddam się. Jedziemy dalej. Jeszcze jeden Fireax i będziemy mieć w ogóle 100 Fireaxów. Może to jeszcze będzie... Znaczy na pewno będzie to na tym odcinku. Ale czy to będzie jeszcze na tym huncie, to się okaże. Jedziemy dalej. Udało się. Dokładnie, tak. Mamy 100 Fireaxów. Świetnie. Cudownie. Sto to za mało. Mamy 101. Jeden po drugim teraz lecą. Super. Świetnie, świetnie, świetnie. Bawmy się. Właśnie skończyłem tego hunta, taki tutaj drop, niezbyt fajny. No, tak mnie właśnie demony przywitały po przerwie. 92 demony zabite na tym huncie, tutaj licznik się tam gdzieś się zaktualizował. Teraz widzicie podsumowanie i za momencik przejdziemy do hunta drugiego. No i właśnie lecę z drugim huntem. Mam nadzieję, że będzie troszeczkę lepiej niż za tym pierwszym. Jedziemy i widzimy się, jeżeli wydropię coś ciekawego. Zaczynamy od GS-a. Na pewno to lepiej niż Fireax. Lecimy dalej. O, no i to mi pasuje, taka demonka. Chyba nawet jeszcze tego GS-a nie dopisałem, także teraz go dopiszę. I jedziemy dalej, no i to mi się podoba. No, jest GS-ik. Kurde, dzisiaj tak zamiast Fireaxów mamy GS-y, mi się to podoba. Spoko, zobaczymy jak będzie dalej. No i sztos. Trzeci jest. Zero Fireaxów i demonka na taki deserek. Jak na razie jest ok. Bardzo ok. O! I to mi pasuje. MMS-ka. Nice. No i tego itema nie mogło zabraknąć. Fireax pierwszy na tym huncie. No.
Moi drugi fajerak. Gesik czwarty. Całkiem świetnie. Level. Mamy level. 2-2-1. Kurde, to już tyle wbiłem tych leveli od przerwy. 9 leveli, to całkiem sporo. Tak myślę. Lecimy dalej. Gold ring. Pyrax na końcówkę, tutaj hunta wleciał. No i Giant Sword jeszcze na koniec, już przedostatni właśnie demon to był. Jeszcze jeden. No jeszcze Gold Ring na sam koniec. No i właśnie skończyłem tego hunta. Takie itemki wydrobione. Jak dla mnie spoko, na pewno lepiej niż na tym pierwszym huncie. Co więcej można powiedzieć, 84 demony zabite. Na tym huncie, nie tutaj, Boże, gdzie ja wszedłem? Tutaj mamy o 2189 zabitych, licznik się zgadza. W sumie tak jeszcze spojrzę, jak tam Ghastly. A, jeszcze Ghastly za niedługo będą. No, także to tyle z tego hunta. Macie podsumowanie, ile tam wyszło z tego hajsu. I za moment przejdziemy do hunta trzeciego. Zaczynam trzeciego hunta. Jakby ktoś się zastanawiał, dlaczego mam 300% expa, to jest dlatego, że no stówka normalnie jest. 2 to jest voucher i 3 to jest double exp za ostatnią cofkę. Cofkę całego dnia do ostatniego SS-a na Secure, także właśnie będę zaczynał. Widzimy się, jak wydropię coś ciekawego. Super, świetnie. Zaczynamy od najlepszego itema. Pyraxa. Jedziemy dalej. No i mamy drugiego Pyraxa. Zobaczymy, jak to dalej będzie, no. Mam nadzieję, jakieś tej Golden Legi polecą. O Boże. To jest jakiś żart chyba. Bo normalnie... No, dramaturgia. O! No i to mi się podoba. No i tak ma właśnie być. A nie tylko te Fireaxy. Demon Shield. Dobra, super, świetnie. To chyba jakaś ukryta kamera, bo normalnie masakra, no kurde. Szósty na tym huncie. Spoko. O, no i to jest lepsze. Dużo ładniejszy niż taki Pyrax, mimo że cena taka sama. Mam dość. No i koniec hunta. Tak to wygląda, takie itemy. No niezbyt fajnie. Jeszcze w ogóle liczniku nie poprawiłem, ale tutaj mamy demonów.
2292. Zabite 103 demony na tym huncie. No i co, lot? Taki sobie słaby, jak na te 103 demony, jeden demon shield z tych lepszych itemów. Teraz widzicie podsumowanie. No i za momencik przejdziemy do podsumowania tego odcinka. No i jestem właśnie już w depo. Tak to wygląda z tych itemów. Tak tylko chciałem pokazać, że po prostu te itemy się zgadzają. Przed przerwą nic kompletnie tutaj nie sprzedawałem. Wszystko jest na swoim miejscu. Licznik się powinien zgadzać, tak samo licznik z itemami i właśnie demonów. Co by tu jeszcze powiedzieć takiego ciekawego? Aha, bo dwa hunty były z Rifta. Jeden hunt był z Mayhema, a tylko i wyłącznie dlatego, że po prostu, jak sami widzicie, te itemy nie są sprzedawane. No i nie mam takiego profitu, żeby... Znaczy mam waste'a z strzał i potek. I do tego by jeszcze dochodził waste z gold tokenów, dlatego chcę troszeczkę zarobić troszeczkę na ten łuk. Będę miał trochę hajsu, to będę mógł chodzić sobie na takie demony z waste'em. Będę mógł sobie pozwolić na tego waste'a, o. Tak to można ująć. No i co? Fireaxy, jak to Fireaxy cały czas dropią. No i co? Co by tu jeszcze? Ha, jeszcze to. 429 łapek w górę pod 10 odcinkiem. No. Dzięki. Naprawdę dziękuję, bo... Trochę głupio z mojej strony, bo... Tyle łapek się uzbierało, naprawdę bardzo dużo. A ja zrobiłem sobie przerwę taką. Głupio wyszło, no sorry, przepraszam i bardzo dziękuję za to, że... Zostawicie tą łapkę w górę, tak? Tak samo też polecam dać tutaj tą łapkę, jakiś komentarz pozostawić. No i widzimy się, mam nadzieję, w następnym materiale, który będzie poniedziałek albo we wtorek, dobra. Ja spadam, trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.